widziałem na próbie, że był słynny motyw z filmu Most na rzece Kwai. Moje serce od razu zaczęło mocniej bić. Przerobiliśmy, żeby wszyscy mogli zagrać, czyli jest i gwizdany, i śpiewany, i z tekstem po polsku, i z orkiestrą smyczkową, i z dętą, i oczywiście wszyscy perkusiści, i do tego jeszcze będzie ruch, który tam ze mną się już formuje. Także mam nadzieję, że będzie to jedyna w swoim rodzaju wersja Mostu na rzece Kwai. Międzynarodowy Dzień Muzyki. Muzyki, która dla nas jest bardzo ważna. Mamy nadzieję, że dla większości ludzi jest bardzo ważna i chcemy pokazać, jak piękna ona może być również na ulicach, na placach, w takim popularnym wydaniu. Czy ci muzycy, młodzi muzycy, ci uczniowie, którzy tam na scenie są i mają próbę, i ci tutaj, którzy są na zewnątrz i czekają na paradę, czy z nich będą kiedyś znani muzycy, z których będziemy dumni? Ale oczywiście. Na pewno kilkanaście będzie bardzo znanych. Kilkadziesiąt na pewno będziemy widzieć na scenach naszych filharmonii, czy poznańskich, czy polskich, czy międzynarodowych. Myślę, że będą z nich soliści, ale przede wszystkim mam nadzieję, że będą to melomani, którzy będą chodzić na koncerty, którzy będą sami muzykować, którzy będą takim przykładem, że muzyka jest wszędzie i że jest piękna.